Nasze materiały napędza ceneo.pl. Największa porównywarka cen gier. arn.eu. Nie ma co owijać w bawełnę. ARMS, nowa bijatyka Nintendo, zapowiadała się dość przeciętnie. Gra, w której dwie postaci naparzają się jak bokserzy za pomocą sterowania ruchowego, dawała graczom niezłe flashbacki ze zbioru minigierek Wii Sports. Tylko że tytuł na Switcha miał być sprzedawany jako płytowa gra w pełnej cenie. Box na Wii był dołączony za darmo do konsoli. I myślę, że marketing strasznie tu zawiódł, bo ogrywszy dokładnie wściekłe pięści Nintendo, dochodzę do wniosku, że było to porównanie bardzo mylące i dużo bliżej tu zarówno stylistycznie czy formatowo do tego, co firma próbowała osiągnąć wcześniej na przykład ze Splatoon. Tylko że tu zamiast turniejowo oblewać się farbą, gracze toczą dwu- lub czteroosobowe pojedynki na szalonych bokserskich arenach. Efekt jest taki, że ARMS to typowy dla Nintendo fantastycznie dopieszczony produkt z najwyższej półki, robiący wrażenie swoją złożonością i głębią. Co typowe dla tej firmy, wzięto stary, ograny na wszystkie sposoby motyw gry, tym razem bijatyki, i udowodniono, że można z nim zrobić coś zupełnie nowego. Piąchy to chyba jedna z najbardziej taktycznych naparzanek, w jakiej miałem przyjemność grać, co było dla mnie dość niespodziewanym doświadczeniem, biorąc pod uwagę, że cóż, jest to gra, w której postaci jak w kreskówce strzelają pięściami na sprężynach. I to właśnie ta cecha powoduje, że jest to gra nieporównywalna z Tekkenami, Mortalami czy Guilty Gearami. Akcję obserwujemy z zapleców naszej postaci i przed każdą rundą wybieramy jedną z trzech zaekwipowanych pięści, osobno na lewą i prawą rękę. Pięści dzielą się na kilka różnych kategorii, różniących się siłą, działaniem, prędkością i zasięgiem. Moim naturalnym pierwszym instynktem było, jak w każdej nowej bijatyce, po prostu siekać losowe przyciski i zobaczyć, jak mi pójdzie, i ku mojemu zdziwieniu zacząłem być srogo łojony przez komputerowego gracza na średnim poziomie trudności. Zwyczajnie robił ze mną co chciał. Szybko zdałem sobie sprawę dlaczego. Otóż ARMS to w równym stopniu bijatyka, co też bardzo sprytnie przemyślany symulator boksera. W boksie nie nawala się jak najszybciej, na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Boks to pojedynek dwóch umysłów, szukanie słabości i oczekiwanie na okazję. W ARMS każdy cios wyprowadzany jest powoli, na długiej sprężynie. Jeśli nie trafimy we wroga, nasza łapa leci dalej w przestrzeń, powoli zmierzając aż do końca areny, pozostawiając nas bezbronnymi i wystawiając na ataki wroga. W dodatku pięści mogą się od siebie odbijać, by w ten sposób blokować ciosy, a każdy zawodnik ma wachlarz uników, bloków i skoków, które dodatkowo wspomagają wymijanie ataków. Kluczem do wygranej nie jest więc ślepe wciskanie przycisków, a taniec na ringu, doszukiwanie się luk i okazji do ataku, no i kocia zwinność. Atak z lewej może być okazją do odskoczenia i niespodziewanej kontry z boku. Odpowiednio wykorzystany blok może być skontrowany ekspresowym chwytem, a dobrze dobrana pięść przebić się przez grad ciosów przeciwnika, by wylądować prosto na jego podbródku. Lista ruchów jest stosunkowo krótka i największe różnice gry wynikają z doboru postaci. Każdy z 10 dostępnych pięściarzy ma swoje unikatowe statystyki. Jedni są szybsi, inni wolniejsi, ale też specjalne zdolności. Przykładowo Ninjara teleportuje się po mapie, Master Mami może się powoli leczyć, a Bark i Bite to duet wojowników, z których jeden, elektroniczny psiak, jest kontrolowany przez komputer, a drugi, robotyczny policjant, przez gracza. Do tego wojownicy wyposażeni są w 3 unikatowe dla siebie rękawice. W trakcie rozgrywki będziemy mogli też odblokowywać rękawice innych wojowników do wymieszania ekwipunku. Już bezpośrednio w pojedynku natomiast dostęp mamy tylko do jednego typu ataku – walenia z piąchy. Możemy atakować niezależnie lewą i prawą pięścią, a tor ich lotu jest w pełni kontrolowalny. Możemy więc atakować do przodu, w danym kierunku, czy nawet ładować sierpowe. Siłę ciosu można też zwiększać, przytrzymując odpowiedni przycisk. Wzmocnione ataki zadają dodatkowe obrażenia. Możemy też chwytać wroga, atakując obiema pięściami naraz, a po wypełnieniu białego trójkąta przy pasku zdrowia, wykonać zadający masywne obrażenia grad ciosów. Co jakiś czas na arenie pojawiają się też bonusy odnawiające zdrowie czy energię, a także bomby, które można posłać w kierunku przeciwnika.
W grę wchodzą też różne mniejsze mechaniki, takie jak możliwość przemęczenia danej łapy chwilowo ją deaktywując, czy efektywność jednych typów rękawic na inne. Pod względem surowej rozgrywki, ARMS okazało się nie tylko nie mieć nic wspólnego z boksem z Wii, ale i być naprawdę grywalną, diabelnie kompetentną i zaskakująco taktyczną bijatyką o wysokim poziomie trudności i konieczności wykorzystywania faktycznych umiejętności i ruszania łepetyną, a nie tylko kombosami. W dodatku na szczęście nie trzeba grać ruchowo i choć opcja kontrolowania postaci za pomocą Joy-Conów istnieje i sprawdza się ok, to zdecydowanie więcej z tytułu wycisnąć można grając na padzie. Bo nie ma mowy, żeby machać łapami tak szybko, jak można wciskać przyciski kontrolera. A i ARMS wspiera praktycznie wszystkie możliwe tryby kontroli, w tym połówki Joy-Conów jako pady do lokalnej gry dwuosobowej. Ale... zawsze musi być jakieś ale, prawda? Choć podwalina dla tego tytułu jest solidna, a rozgrywka miodna, to Nintendo po całej linii dało ciała pod względem dostępnej w tytule zawartości. W singlu możemy zagrać Grand Prix, czyli standardową drabinkę. Do wyboru jest 9 poziomów trudności i za jej ukończenie dostajemy ikonkę korony, oznaczającą którą postacią i na jakim poziomie już ją przeszliśmy. Z tym, że drabinki poniżej 4 poziomu trudności są tylko wersjami uproszczonymi, po których nie lecą nawet napisy końcowe. Przejście chociaż jednego Grand Prix na poziomie 4 lub wyżej jest też wymogiem do odblokowania rankingowego trybu online. Drabinka to 10 walk o rosnącym poziomie trudności przepleciona minigierkami. W jednej zamiast walczyć musimy używać chwytów, by rzucać przeciwników do kosza, w drugiej gramy w siatkówkę bombą, w trzeciej musimy na czas rozbić więcej celów niż nasz oponent. Pod względem zawartości drabinki przypominają grę budżetową. Nie ma tu ani specjalnych animacji, fabuły, filmików z zakończeniami, a cała narracja składa się z nudziarskiego tekstu, do którego nie doklejono nawet aktora. Innymi słowy, prócz korony na ekranie wyboru postaci, nie ma większej presji na to, żeby do nich wracać. Z małym wyjątkiem teasowanego przez Nintendo końcowego bossa, ale firma prosiła, żeby nie zdradzać zbyt wiele na jego temat, żeby nie psuć zabawy, więc siedzę cicho. Fajnym jest natomiast, że Grand Prix przechodzić można również w 2 osoby na podzielonym ekranie, grając wtedy pojedynki 2-2, które swoją drogą są tak fantastycznie chaotyczne, że połowę czasu nie wiadomo, co dzieje się na ekranie. Piękne. Jeżeli nie interesuje nas drabinka, do wyboru w singlu mamy tylko pojedyncze walki i wspomniane wcześniej minigierki, plus dodatkowy tryb 1 kontra 100, gdzie musimy załatwić 100 osłabionych wrogów na jednym pasku zdrowia. I niestety, tylko tyle. Żadnej jednoosobowej kampanii, żadnego dużego systemu unlocków, nawet galerii do odblokowania. Pustka i martwa cisza. Jedynym co ratuje grę na jednej konsoli to to, że w trybie versus, czyli tych pojedynczych walk, grać może nawet do 4 osób, jeśli oczywiście mamy dość padów i znajomych. Ja nie mam. I jeśli myślicie, brak zawartości w singlu, to pewnie dlatego, że gra jest zrobiona ostro pod multi, no i niestety też nie. Opcje sieciowe są jeszcze biedniejsze. Do wyboru jest szybka gra dla 2 lub 4 graczy sieciowych, bądź lokalnych na oddzielnych switchach i prymitywny tryb rankingowy. Na ten ostatni składa się 0 opcji, odwybieramy postać i walczymy. Dostajemy lub tracimy expa do rangi, koniec. Dlatego też multi wydaje się niemal doklejone na siłę, brak trybów, brak różnorodności. Natomiast spoko opcją jest, że podobnie jak w niektórych bijatykach konkurencji, możemy aktywować wyszukiwanie gier rankingowych w tle i w międzyczasie grać w pozostałe tryby singlowe, gdy ARMS wyszukuje dla nas odpowiedniego przeciwnika. Cóż więc możemy robić poza walką? No naprawdę niewiele. Za każdy wygrany pojedynek zdobywamy kilka monet, które wydane mogą zostać na minigierkę wzbijanie celów. To tutaj właśnie pojawiają się też skrzynie z prezentami, z których wypadają losowe pięści innych zawodników, co dodaje je trwale do ekwipunku wybranego bohatera. A jeśli nas to nie interesuje? Moja projekcja na przyszłość ARMS zakłada, że Nintendo stara się tu powtórzyć sukces Splatoon, gry nastawionej na tryb sieciowy, która trafiła do sklepów w dość surowym stanie i ze sporym sukcesem utrzymywana była przy życiu przez regularne aktualizacje, dodające do niej darmową zawartość.
Tylko że Splatoon był grą sporo większą i wyposażoną chociażby w pełnowartościową singlową kampanię niezwiązaną z trybem multi, więc kupując ją nawet w premierę nie odnosiło się wrażenia, że kupuje się produkt niepełny. ARMS natomiast nie domaga na razie i w kwestii dostępnych trybów i dodatkowej zawartości, przez co brakuje w nim poczucia jakiejkolwiek progresji. Super Smash Bros. To złoty standard tego, ile treści umieścić można w grze tego typu i w bezpośredniej konfrontacji z konkurencją nowa naparzanka Nintendo wypada zwyczajnie ubogo. I szkoda, bo silnik i styl walki są prima sort. Jeśli więc chcielibyście kupić ją dla samego singla, warto zastanowić się dwa razy. Natomiast jeśli szukacie też gry do kanapowego naparzania czy poplumkania po sieci, zakup ARMS nabiera trochę więcej sensu, no i zyskuje też dodatkowe punkty za styl i innowacyjność.